Mikołaj Polak, Radio Euro 2016. Dzisiaj rozmawiamy z Krzysztofem Skibą. Rewelacyjne widowisko zafundowali kibicom piłkarze Anglii i Włoch. Były fantastyczne akcje i dużo piłki na najwyższym poziomie. Jak by pan skomentował ten mecz? Myślę, że ten mundial przyniesie wiele niespodzianek. Przede wszystkim no, już była pierwsza niespodzianka, czyli wiadomo, Hiszpania, Holandia. Nikt się takiego meczu, takiego wyniku nie spodziewał. Absolutnie zaskoczenie rewelacyjna gra Holendrów. I to samo chyba powtórzyli, no nie aż z takim wielkim hukiem, ale Włosi. Włosi też mogą być taką no, drużyną, która tutaj nas jeszcze zaskoczy. A to, że dali Angolom lanie, to moim zdaniem bardzo, bardzo zasłużona sprawa, dlatego że Anglicy mają w ogóle w swojej mentalności taką pewną zadufanie w sobie, zarozumiałość, także skoro Włosi przytali nosa Angolom, to bardzo dobrze. Niemcy, Portugalia i na to spotkanie wszyscy czekają. Jakie przewidywania? No, serce jest po stronie Portugalii, ale niestety rozum każe wierzyć w to, że Niemcy jako ten sprawnie naoliwiony czołg poradzą sobie z temperamentem portugalskim. To jest taka drużyna, która, co prawda mówi o niemieckiej drużynie, że nie ma rozliczne problemy i tak dalej, nie jest drużyną marzeń, ale Niemcy mają to w sobie, że to jest właśnie taka drużyna, na którą wszyscy narzekają, ale która po prostu wygrywa mecze. No, Niemcy po prostu wygrywają mecze i obawiam się, że tak będzie tym razem. No tym bardziej z wielką przyjemnością zobaczę ten mecz. Trzymam kciuki za Portugalią. Poziom mistrzostw jest bardzo wysoki, a jak pan myśli, czy polska reprezentacja dałaby radę zagrać równie dobrze? Wie pan co, jak widziałem mecz Hiszpania-Holandia, jak widziałem Robena, jak widziałem, jak oni pięknie dryblują z piłką, jak w jakich pozycji strzelają bramki, jak potrafią czarować tą piłkę, no to jest po prostu najwyższej klasy mistrzostwo. I tak się obawiam, że gdyby nasi pojechali na ten mundial, no to po prostu byśmy się ich wstydzili, byśmy po prostu załamali ręce nad ich poziomem, nad ich wolą walki, nad ich umiejętnościami. Więc może dobrze, że się nie dostali, bo po prostu kosztowałoby nas to bardzo, bardzo wiele nerwów. No bo, no cóż, no serce by chciało, żeby Polacy wygrywali, żebyśmy mieli tak wspaniałą drużynę. Może pojedynczy piłkarze spełniają te warunki klasy międzynarodowej, no ale jako drużyna niestety jesteśmy bardzo, bardzo słabym zespołem. Nie umiemy grać taktycznie, nie umiemy, słabo sobie radzimy w tych dryblingu, w tych stałych elementach gry. Widać, że to jest takie niecelne podania, jakieś w ogóle słabe przyjęcia piłki, ciągle się gubimy z tą piłką, więc słaba skuteczność, bramki, gole gdzieś strzelane, gdzieś Panu Bogu w okno, zupełnie strzały niecelne i tak dalej, więc to wszystko powoduje, żebyśmy raczej mieli tam rozpaczliwe recenzje na tym mundialu.